Dobry wieczór, Ania Kulej TV, reklama. Ze mną Wasyl po wygranej walce po Gromdzie 14. Cześć. Siemanko wszystkim. Na początku gratulacje. Powiedz mi, jak się czujesz po tej walce? Dziękuję, czuję się bardzo dobrze. Mam puchar tutaj w ręce, wygrana. Nie mam jakichś kontuzji mocnych. Mogę teraz nawet dalej walczyć. A twój przeciwnik? Przeciwnik? Jakąś kontuzję chyba miał. Chyba ta, coś tam miał, że jakąś starą kontuzję. Ale wiadomo, to jak szykujesz się, to nigdy nie możesz się naszykować na 100%. Ale co, szanuję, lubię Reksu, szanuję go. Nie mamy jakoś tam złej krwi pomiędzy sobą. Po prostu musieliśmy wyjść, zawalczyć. Wyszedliśmy, zawalczyliśmy i tyle. No. Właśnie widzę, że żadnych obrażeń chyba nie masz. Tu trochę na uchu coś. A zestawiałem cię z Don Diego. Widziałam, że pokazał ci środkowy palec. Co to miało znaczyć? Spokojnie, ja idę po niego, po jego głowę, po pas, kurwa, Gromdy, bo jestem, kurwa, jednym z najlepszych skurwieli na Gromdzie. Nie stałem, kurwa, pokazywać mu też środkowy palec, bo nie będę, kurwa, brał z niego, kurwa, przykład. Pokażę mu środkowy palec, kurwa, w naszej walce, jak on będzie leżeć na podłodze, to ja mu pokażę środkowy palec. A jak oceniasz jego poprzednią walkę z Balbo? No, spoko, i takiego na jebie. A zawalczyłbyś z Balbo? Zawalczył, ale ja chcę, kurwa, bardziej zawalczyć z Kubiszem, z tym śmieciem. Jak ci... Jeszcze raz, jak go nazwałeś? Śmieć. A czemu tak? No, bo on się wyraża tam w stosunku do mnie i w ogóle się zachowuje jak śmieć po prostu. Ale dużo ludzi tak naprawdę go ceni i faktycznie uważa za mistrza. No, dużo ludzi tam jego ceni, ja jego nie lubię, bo ja widzę, jaki on jest tam w środku. Nie da się tego ukryć ode mnie. Ale podaj przykład, no bo w sumie to jest sport, no tutaj nie powinno być takiej przykład podam, jak on tam ze swoim przyjacielem, tak, jaki tam zachował się bardzo źle w stosunku, to jest takie coś, że to na całej planecie jest takie, że nie można tak się zachowywać. Później ten przyszedł i powiedział, że już tam z nim nie koleguje, a w domu w niego plitkę kładł, tak, w ten dzień kłótni, kurwa, to nie jest normalne. Jak dla mnie. Możecie się zobaczyć tam na YouTubie, tak? Sylwetki polskich gangsterów, Szyliga, jak tam Kubiszyn u niego kładł plitki. Ja myślę, że jak ktoś jest normalny i takie coś, to albo pogadać z nim i powiedzieć, że stary tak się nie robi, albo po prostu zerwać wcześniej swoje relacje, tak? A nie, kurwa, iść na sano, że położyć u niego plitkę, żeby zarobić sano, a później powiedzieć, stary, to już nie jest mój przyjaciel, ale ja doprowadzę go do walki jako trener, tak, doprowadzi, żeby po prostu zabrać swój, kurwa, procent z walki, kurwa. Tak się nie robi, kurwa. Pieniądze, kurwa, nie jest na pierwszym miejscu. Wasyl, a powiedz mi, co myślisz o tym, że Piotrek został wykluczony z Gromdy? No i dobrze, kurwa, nie miejsce tutaj takie. Ale jak? Ja mówię o Piotrze Szelidze. No ja mówię, dobrze, nie miejsce tutaj takim ludziom. Ale mówisz na Don Diego, a teraz mówisz, że dobrze, że Piotrek został wykluczony. To nie dobrze, dobrze. I Piotrka, i Don Diego? Ja nie lubię i tego. I dobrze, że ten wykluczony i tego drugiego, to ja idę po niego, kurwa. A dużo osób zarzuca ci, że nie walczysz na froncie. Bo ja już mówiłem 100 razy na ten temat, nie chcę o tym rozmawiać. Jak ja już tutaj przyjechałem 8 lat temu, ja nie uciekałem od wojny. Przyjechałem, już wszystko się tutaj ustatkowałem, ułożyłem. Już mam tutaj też swoją rodzinę, można tak powiedzieć. I co, ja teraz muszę wszystko rzucać i jechać tam? No, bardziej się czujesz Polakiem? Bardziej się czuję tak, Polakiem. Ja przyjechałem świadomie tutaj, żeby tutaj mieszkać, żeby tutaj robić swoją karierę. I nie interesuje mnie polityka. Dobrze. Mamy też dzisiaj na Gromdzie Popka. Na następnej edycji ma się odbyć jego walka. Zostawiali go z Szeligą, no ale wiadomo, jaka jest sytuacja. Z kim byś go widział w ringu? Nie wiem nawet, ja o tym nie myślałem. Ja myślę o sobie, o swoich walkach, o swoim zestawieniu. Czyli nie słuchasz jego muzyki? Słucham, ale ja nie myślę o tym. No, z kim będzie walczyć, z tym będzie walczyć, to fajne. Jak oceniasz dzisiejszą galę? Myślę, że dzisiejsza gala jest naprawdę, tak jak zawsze, bardzo wysoka klasa, wysoki poziom.
Chłopaki dali sobie wszystko, pokazali serce i to się docenia. I myślę, że dzisiejsza gala naprawdę jest mocny poziom. Nawet zobaczyć tą finałową walkę, jak Gott walczy z tym mistrzem świata, to jest też coś, tak? Jestem ogólnie Team Gott. A myślisz, że kto wygra turniej? Myślę, że Porobiec wygra. Jestem sercem za niego. A z Parowcem byś zawalczył? No jakby był taki los, to może by zawalczył, ale ja ogólnie lubię Parowca, tak? Nie chciałbym, żeby to dobiegło do takiego, bo lubię go po prostu. On jest zajebisty człowiek, dobry, otwarty, prawdziwy. Dobrze, a wolisz na gołe pięści bardziej walczyć, czy normalnie, w rękawicach? Ja lubię walczyć i tak, i w rękawicach, i na gołej pięści. Ja lubię po prostu walczyć. Jasne. Ostatnio była walka Usyk kontra Dibua. Oglądałeś? No tam oglądałem trochę. Fajna walka. Dobrze. Usykowi? No, tak. A co myślisz o tym ciosie, który wywołał tyle kontrowersji? Był legalny czy nie? Ja myślę, że tam sędzia lepiej widać, ta, bo tam można też gadać dużo, a jak jest sędzia w środku, to on lepiej widzi. I tyle, ta, tutaj nie ma co nawet o tym gadać. A odchodząc od sportu, mam takie pytanie, zawalczyłbyś na przykład we frikach? Chciałbyś kiedyś? No zobaczymy. Nigdy nie mów nigdy, tak? Nigdy nie mów nigdy, no. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I życzę powodzenia, wszystkiego dobrego.